No dobra, zaczynamy. Gramy z Czesfanem. Dobra, spróbujmy zagrać E4. Zawsze tę pierwszą rundę gra mi się ciężko. Jak jeszcze chłop gra Karokana. Nie wiem, to to zbiję w takim razie. I zagram może C4. Nie znam tego ani trochę. Po prostu już mi się nie chce grać tych Karokanów. Zapierdzianych. Nie wiem, kurczę, może C5 tu jest ruchem. Ale chyba nie. Chyba wyprowadzę sobie gońca jak człowiek. Potem zagram C5. D5, B6, A4, A5, A3. No dobra, tak zrobimy. Wiem, że czasami ludzie tak grają, pewnie nie w tej konfiguracji, no ale to też nie będę udawał, że się znam na szachach jakoś bardzo mocno. Okej, okay, hetman A5, to jakoś brałem pod uwagę. Mogę tu poświęcić pionka. Hetman B3 po prostu. Jak B6, to w najgorszym wypadku to zbiję yellow. Tutaj mi wisi. Tutaj jakoś tak pod presją jestem od początku. Ale to raczej nie jest zły ruch. Tutaj zawsze będę mógł kiedyś zbić pewnie. Hmm. No ta partia póki co się układa, tak jak moja typowa partia z niżej notowanym rywalem na Titelach. A mianowicie układa się źle. E5. Nie chciałbym zobaczyć ruchu E5. Bo E5, co ja zrobię? Nie wiem. Zastanowię się. No jak chyba gońcem, nie? Teraz E5 zagrał, ale teraz wydawało mi się, że mogę nagrać jakiś D5? Dalej to jest śmierdzi jak... Hmm. U to a tu. Zbiję tu, to tu i po skoczek cztery 4 mam... A nie mam hetman B5, mam hetman A4. Okej, okay, tu zbił? Dobra, to chyba nie będę jakoś płakał mocno. Dobrze, że on też długo myśli, nie tylko ja. Zrobię roszadę i po biciu chyba nie odbije. Okej, okay, to trochę dziwnie przeciwnik decyduje się grać TBH. No tak zrobię, tak zrobię, no i będziemy grać końcówecz. O kurcze, o kurcze, nie widziałem tego. No i zaczyna się jak zawsze. Nie wiem o co chodzi z tymi pierwszymi rzutami. U. Mam taki mi minimalny plan. On raczej nie wypali, ale to zabroni marzyć. To tak całkiem stabilnie stoi. U. i podchodzę królem. Jak się nie wymienią wieże, to jeszcze wieże. Na niskim czasie może coś głupiego zrobi. Mam wrażenie, że on trochę niepewnie to gra. Ej, okay, to fajnie wykminił. Nie wiem, tu zagram. Stanę szacha i się cofnę. Tu. Problem jest taki, że to on ma skoczka. A to skoczki robią widełki zazwyczaj. W gierkach. Może to podstawi? Rdę. 哦，啊！Oh, No dobra, jest remis. Trochę spanikował. Ale remisik jest. <grych> dobra. Gramy. Co by tu zagrać? Może agresywnie. Wcześniej grywałem E6. Może teraz D5 zagram w pierwszym na E4. Chyba że zagra coś innego. Tak. No to jest dobry wariant przeciwko temu co gram tak E6 Mogę zagrać E5 Chyba mogę. Jak zagra E5, no to po prostu to zbiję i będę liczył, że ten pionek będzie słaby, a po tym to się wymienia i mój koniec się otwiera. Tu? Jakieś bicie kiedyś. No póki co on się zdubluje i mi atakuje. No dobra, to teraz zagram tutaj. Zagram tutaj. Mój goniec strzela. Chyba jest całkiem spoko. Tu. Okej, okay, myślałem tak jako pierwszy ruch jako tutaj, ale nie sądzę, żeby mi to coś dało. To, to też nie chcę. Kurde, jego gońce też są dobre. Że tu poprawię Twojego gońca. Ja? Yeah. Koczek E4 zaraz. Koniec B6, ale to sobie wejdę. On skoczek E3, ale ja się cofnę i on może chcieć wieżę D1. Tu? Hej, okay, wierzę D1 zagra. Ale i tak muszę tak zagrać. Mam taki plan, że powieszę to jeden, ja to zbiję po prostu. I jak odbije gońcem, no to trudno, jak odbiję skoczkiem, to chyba przegra. Ale on raczej gońcem zbija, i wtedy zacznę podchodzić królewiczem. Myślę, że ma to sens. No przeciwnik grał na wymianki, nie? Więc. Nie mam gorszej pozycji, ale też nie mam dużo lepszej. Może skoczek E4 było dokładniejsze. Ale może teraz tak zagrać. Już jakiś skoczek C3 grozi. Wiem, że tutaj mogę. No dobra, zagrajmy tak. Pewnie on jakieś A4. Ale ja znowu podchodzę. Znowu podejdę. Mam wrażenie, że przeciwnik nie jest najbardziej ambitnym zawodnikiem szachów. No ale ja też, jak gram z kimś lepszym, to często zdarza mi się tak pod wymianki grać, więc oko. pięć. To jest bardzo zobowiązujący ruch. Ale wydaje mi się, że ma sens. Tu, tu bym się chciał znaleźć. Raczej nie chcę tego wymieniać. Jak mogę dojść tu? Zagram chyba na spokojnie najpierw tak tu. Tu. Teraz w ogóle jakieś B5. Kiedyś. Ale to może być nieprzyjemny dla niego ruch. Jak zagra koniec. <tryk> tu zagrał. Interesting. Tu, tu. U, 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 u. Dobra, mam plan. O tym, bije, koniec tu, ja tu, on bije, ja bije, on tu, ja tu, on tu, ja tu, on tu, ja tu. Zdobywam tego pionka i pcham. Powinno działać. A tutaj mam A5. To też widziałem. No dobra, to wszystko policzyłem. I oceniłem, że to jest wygrana moja. Też <coughs> on ma jakieś G4 kiedyś? H4? G4? Okej, okay, H4 to głupota. Zaczął od tego ruchu, bo blokuje. Powinien zacząć od G4. No dobra, ale ja tego nie muszę bić, nie? Tu? Ale wydaje mi się, że po G4 też wygrywałem. Ale może mi to manie. No dobra. Wygrana. No ładna końcówka. Co jest? To jest przegrana? F5? A i tu... A 4 A, no dobra. To źle policzyłem totalnie. Bo ja policzyłem tylko, że po tym, po tym, po tym, po tym, po tym, po tym powinno być OK. A nawet to nie jest OK. Ja zapomniałem, że on tutaj wolniaka sobie wyrabia. No dobra, ale wyszło na moje. Oho. Kacparow. Dobra, to zagrajmy D4. Bardzo silny zawodnik. Polski. Dobrze, że mam Londona i. Gram na spokojnie. U. U. No dobra, zazwyczaj lubię te pozy. Karoszada. Już mnie próbuje atakować. Kurczę, wcale nie jest to takie proste, bo ten atak nie jest jakiś łatwy dla niego, ale ma prostszą grę. Ja spróbuję skoczkę ustawić na C1. Po skoczek 4 po prostu to wale. Dobra, tu się ustawię. No, problem jest taki, że on nie zrobił roszady i trudno jest go jakoś ugryźć, paradoksalnie. Ale mój król też jest ok. Może zagram tak i potem E4. Żeby coś się otworzyło. Ok, teraz zrobił roszadę. Może zagram teraz tutaj i G4. G4, on chce zagrać E5, ale wtedy ja się chyba cofnę. Zobacz, 4 będzie nieprzyjemne. To chyba to zbiję najpierw, gdzieś wycofam, bo tu mi nie wisi, a jakieś h może być dla niego nieprzyjemne. I dla mnie to będzie nieprzyjemne. Mogę tak? To się tak na słowo honoru będzie trzymało, mogę też zrobić. Yolo I zagrać tu. tu, 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 tu. No dobra, chyba muszę na Jolo. Nie widzę nic mądrzejszego. A Hetmanem zbił, to się trochę zdziwiłem. Tak. No dobra, końcówka. Dziwna. Tam tu, po tym mam F3. O kurczę, tego nie widziałem. No chyba muszę tak, ale to już jest smutne. Po tym. muszę tak. A to już zaczyna śmierdzieć. Tam szacha. Tam tu. Gdzie on jest H4 to tu. Gdzie to on H2 ma. Łał, wow, ładne. <ścoughs> ale, ale combos. Ajajaj, GG. <ścoughs> Jako giganudy. Zrobię sobie Roszadę. Może C5. Teoretycznie C5 tu nie jest za dobrym ruchem, ale. Bo mogę zostać z Izolakiem, jak on to zbije. Ale wolę grać bardziej aktywnie niż zazwyczaj. Bo mogę tak. Skoczka chce przerzucić tu i tu. On nie może tego zbić, bo ja biję. Wisi. Też nie wisi, bo na końcu to wisi. O kurcze. Dobra. On też nie widział. Tu. Jak on zbije, to ja zbiję. Będę mieć 3 na 2 na skrzydle. Okej, okay, tu myślałem, że mogę zagrać tak. A może Hetman C5 w ogóle? Czemu by nie? Nie to obroni, ale jakieś B, B5, B4. Okej, okay, B5, wieża D1, to wieża D8. Tu i teraz to grozi, to może grozić. Podoba mi się moja poza. Całkiem. Ten skoczek na H7 jest smutny. Ale, ale poza tym wydaje mi się, że jest ok w ogóle chyba tak zagram prowadzę najsłabszą figurę teraz jest wieża d1, którego nie wziąłem pod uwagę i to jest trochę sad i czy teraz mam taki ruch bo jak on zbije to ja gram tu atakując wieżę on sobie odejdzie, ja tu to D3. Nie, ty chyba to działa. Tutaj, tutaj. Dobra, trochę to gram na czutkę. Tu. Jeża D2, C3. Chybicie i dzięki temu pionkowi odciągam go. Chyba zdobędę figurę. Jeżeli niczego tutaj nie przeaczam, to powinno być dobrze. Ry ruchy typu skoczek F6 nie powinny działać nigdy tutaj. Chyba jest. Poko. Problem dla niego też jest taki, że nawet po jakimś światłmane 4 on chciałby po tym biciu oddać, tak żeby ten pionek zbił, ale nigdy nie będzie potrafił tutaj koordynację. A i po tym, chcę zagrać. Tak zagram królew 8 na start. Dalej ma chyba te same problemy, co? No dobra, zróbmy tak. Wiadomo, że po F5 może być jakoś tam ciężko, ale no nie widzę, żeby tutaj cokolwiek mógł zrobić. Ja? F6 to G6. O tym no to bije tutaj. Trochę bez sensu zagrał. Ok. Oko. Całkiem ładnie chyba wyszło. Przeglądzik. O, myślałem, że, myślałem, że trochę lepiej zagrałem. Wie, 8... Tak, to było słabe, bo mógł zbić. Ja policzyłem, że po biciu. Yy... Tu, że traci figurę. Ale na końcu ja traciłem. <grymny> Patrzcie. Tight Tuesday, nie? Okej. Okay. Raven 2002. Idos. Co by zagra? No dobra, zobaczymy też od czego on zacznie. Znowu... O jejku, to głupie ustawienie. Jak ja go nienawidzę. Podwójne Sejento. Dziękuję bardzo za rajda. Bardzo mi miło. No teraz akurat gram. Ale witam wszystkich. I również pozdrawiam. Teraz teraz full skupienie. Kurczę, chyba to zbiję i zagram C5. Przez flaga Azerbejdżanu. Kończę partię, to sobie pogadamy. Dobra, wieża. Koń D4. Konie 4 znaczy się. Dobra, zagram skoczek e4. Mój plan jest taki, że jak nastąpi wymiana to spoko, jak nie to chciałbym zagrać goniec f6. O, koniec f6. O d 3 po prostu bije, bije i chcę tego gońca się pozbyć, bo on jest strasznie burzającą figurą w tych strukturach. U. Teraz ja trochę na wymianki gram, ale wydaje mi się, że to jest sensowne. Pewnie wie, że B1, ale to wtedy tu może wisieć, więc biję. O, łomatku. Może. Aha, tu nie, bo podstawiam. Królem też za bardzo nie mogę podejść. No, to się wydaje sensowne. Tu. A. Curka wodna. Nie mogę tak, jakbym chciał. Dobra, to zagram tu tym zagram A5. Będę puszczał pionka. Nie wróżę temu sukcesu jakiegoś wielkiego, ale. Tu, te pionki się wymienią po prostu i będę. Próbował bronić pozycję bez pionka, no. Łatwo nie będzie, ale spróbujemy. Agram, tak, chyba muszę tu Kurczę, trochę mnie oszukał. Nie jest to prosta poza, no ale próbujemy. F6 O jeszcze tutaj pionek mi poleci. No dobra, tu zostałem ograny w końcówce. Szkoda. nic tu nie wymyślę. Na pata spróbuję, ale to nie wyjdzie. Dobra mat, ja sad. Kurcie no. Kurcze, dobra, zagram D4. Zagram Londona. Ja jakieś dziwne rzeczy. U. Jak Jakby to zagrać, żeby było dobrze. Tak? Tak zliwiam już był jeden odcinek na YouTubie nawet. Widziałem, że czasami właśnie w tych wariantach ludzie biją na C6 i grają sobie taką pozycję. Czy to ma sens? Nie mam bladego pojęcia, ale po prostu będę grać, starał się zgrać sensowne ruchy i zobaczymy. To nie jest nieprzyjemne? Pewnie nie. Ale dobra, zróbmy tak. Tak. Oto była mi ta wieża na E1. Okej, okay, goniec E6, ale czy to nie będzie jakiś problem? Po pogonie C5 mam skoczek C6. A! O kurczę! Podstawiłem. Może P4? Dobra, zagrajmy trochę bardziej agresywnie. Uż, P4 po prostu to bije. F5, I ona nie boi się mnie i słusznie. Kurde, g5. atakuje, pewnie e5. No nie. Jak f3 to f4. No nie mam co grać. Tu f4, tutaj f3 i Dobra, no to agresja. Ops. Jak ostatnio grałem z Livią na Tited Tuesdayu, to... Pamiętam, że miała miejsce taka sytuacja, że ona miała cały czas przewagę, a potem ją wypuściła. Koniec końców i tak przegrałem. Ale jest to jakaś tam szansa dla mnie. Muszę to bić, bo inaczej mat. Teraz muszę tu. Nie no, co to jest za goniec. Wszystko się sypie. Kulem podejdę. Dwa pionki mniej i fatalne figury. Dobra, przynajmniej jedną wyjdę. Drugą gdzieś tam spróbuję wejść? O tym mam to. No ja wiem, chyba nie mam nic lepszego niż spróbować to zbić. Liczyć na to, że nie dostanę mata. Tu nie mogę, bo mat, więc muszę. Tu spróbować. Kurczę, chyba przegrywam niestety. Że D1 kończy. Znalazła. Nie mam jeszcze obrony przed Matem. No dobra. Better player win. Aj, No, taka głupia podstawka, no. Koń D4 podstawiłem. Odbijam się. Full focus. Dolnie C4. W ogóle chyba G5 można. Po prostu tak się wyprowadzić. Przynajmniej ciekawie to wygląda. Może królewną zbiję. Te jego pionki trochę dziwne są moje, zresztą też, ale... Powiedzmy, że to kontroluje jakoś. OK, to tu chyba mogę tak zbić? Mogę jednak. Dobra, to zagrajmy może tutaj. Bo tu. A, tylko on ma skoczek F3. <laughs> Dobra, to powiedzmy, że zbije. On zbije, ja zbiję. On zbije. On tu. Chyba działa. Mam przynajmniej taką nadzieję. A, nie działa. wiem jedną rzecz. Bicie, bicie i skoczek b5. I po b6 on po prostu to zbije gońcem. Zapomniałem o tym. Jest źle. No Dobra, ale myśli. A to nie jest jakiś skomplikowany wariant. Może coś mu się tam nie podoba. Albo go rozłączyło i bym sobie wygrał. <grym> A, chwila, miało być emotes only. No nie wiem, zastanawia mnie to zastanowienie. No dobra. No, strasznie dziwnie zrobił. I je? Tu? Jeśli nawet jak stracę tutaj, to nie będzie jakaś tragedia. Ruchy typu koniec F5. Zawsze mam. W w ogóle myślałem, żeby zagrać wieża D8. I schować tego króla tak manualnie. Bo nie ma wieża H7, bo jest goniec F5 chyba. Dobra, dalej zacząłem trochę to średnio grać. U. U. Czolwiek biorąc pod uwagę to, co mogło być i biorąc pod uwagę czas, to raczej nie mam co narzekać. Oczek4 nie mogę niestety. Mogę dać takiego szacha? Chyba mogę. O! Nieprzyjemny szach dla przeciwnika, naprawdę. Okej, okay, ten ruch jest, ale teraz mogę się chyba cofnąć tutaj. Jakieś wieża da 8 zaraz z tempem, skoczek e 4 z stępem. Powinienem od tego zacząć. Ruch zagram Tu Tu Trochę panika. Podstawiłem. Co tu się dzieje? O, o, <laughs> ale patologia. Co jest? No ważne, że wygrane. Dobra, F pawn F pawn To zagramy 4. Zagramy coś agresywnego może. To nie jest dobre. Bo chyba mogę zagrać tu. Po tym mam to. O tym mam bicie, i po biciu mam bicie. Więc okej. Okay. ja goń z D2. No nie wiem, zagram tu. Nie jestem przekonany do tego ruchu, ale też nie powinno to być złe. Jakieś A3 zaraz będzie. Niefajne dla przeciwnika. W sumie E6 ma no właśnie. Ale może teraz tu, tu grozi, jak on zbije, to ja zbiję, i tu jest presja. Ogoniec c5 chyba mogę zbić, jak on zbije, to ja zbiję, on musi odbić królem. Dużo liczenia będzie. Ogoniec c5, bicie, 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 no jest co najmniej hetman d3. Powinno być ok. Po biciu, biciu, jak zagra król D8, to chyba mam koniec B4. Z atakiem tutaj, z atakiem tutaj. Nie miałem powiedzieć, że Roszada wygląda ciekawie, ale. Ale w sumie mam bicie? Jak on zbije, to ja biję tu? Koniec. Chyba mogę skuć po prostu. A tylko kurczę jednej rzeczy nie zobaczyłem z daleka. Ajajaj. No dobra, to grajmy na siłę gry. Chyba kasztaniłem coś trochę. Ale dalej to nie musi być jakieś bardzo złe dla mnie. Teraz właśnie wieża E1. Nie może bić. No może zbić to skoczkiem, ale wtedy jakieś wieża D2. Przynajmniej udaje, że coś robię. O nic, zepsuję mu tę strukturę chociaż. Jak skoczka ustawia na D5, to. A, tylko po tym on ma koniec A5, ale wtedy ja mam. U. No dobra, spróbujmy. Kurczę, tylko po tym on ma to. I po tym on ma to. I po tym on ma to. I ma to. I to. No, nie, no nie fortunnie. Mogę tu? No, ale może nie ma co pojechać. Też, kurczę, to jest ciekawy ruch. No dobra, zróbmy tak. To nie grozi, to nie grozi. Może zbić tu lub tu. A wieżówka wydaje mi się, że jest do grania dla mnie. Próbuję podejść królewiczem. Tak. Tu. Moje ulubione końcówki, czyli wieżówki. już próbuję coś podziałać wyjdzie i okaże i tutaj 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 ale w sumie po tym ja mam to A mogłem to zbić przecież. U? O. O kurcze. Podstawiłem gierkę całą. No dobra, może nie całą, ale A już było dobrze. Jasny gwint. Przecież miałem wygraną, jakbym tego pionka zbił na 7. a No dobra, może nie wygrana, ale. A no widzicie. No, już się bałem, że znowu mnie nie połączyło. E4: Prawda. Kolejny raz karokan. No, nie lubię karokana. Chyba Hetman G4 można, ale. Nie wiem, czy jest to wariant. Nie znam. Okej, początkowo chciałem zbić, ale. Ale jednak nie zbiję na razie jeszcze. To raczej nie ucieka, nie chcę tego końca otwierać. No dobra, zagram tu, rodzi bicie. Chato zbije. Zrobię roszadę i na spokojnie. Ej, okay, tutaj mogą być problemy. Tak. Nie ma żadnego mądrego odejścia. Ta wieża kontroluje drugą wieżę. Wydaje mi się, że mam trochę lepsze figury niż oponent. No. To jest coś, na co powiedzmy mogę próbować grać. A jak to przestawiać? No. To jest właśnie to, że grasz. Chcesz zagrać fajne E4, a tu dostaniesz karokana. To tu mam ruch skoczek E4, co widziałem. Może to zbić wtedy. A może nie może. Zagram tak. Trochę to na takie Jolo zrobiłem, ale tu chciałem. Chciałem zagrać wieża D7. Na takie. tym ja po prostu biję i na końcu mam goniec F1. A. To był ruch, którego nie widziałem. Dobra, to zbijmy tak, zbijmy tu. On to zbije pewnie koniuchem. To jest pionek mniej, ale ta struktura nie jest dla niego jakaś kusząca. Aha, tylko on tu może zbić zawsze. Kurczę, no nie widzę pojedynczych ruchów. tutaj w ogóle zagrał. Tak zróbmy. W zasadzie jedyna rzecz, do której mogę mieć jeszcze nadzieję, to jest czas. Okej, skoczek F2. Wydawało mi się, że po prostu gram tu. Nie bardzo złego nie dzieje. Teraz tu chciałem. Tu to król H3. No dziwnie to wygląda, ja wiem, ale... Ale cóż 4, G5. Wiąda w sumie ciekawie. No dobra, pozycja całkiem równa jest, ale. No ale strasznie wolno grał. No źle, źle to pograłem. No ja nie znam tych karokanów. Zobaczmy. Dobra, agresja. I co ja chcę zagrać? Może C6? To mogę tak. Nikt nigdy mi w ten sposób... Dobra, na to mam to. Chyba to po prostu zbiję, bo trochę się cykam. Może nie? E6. Ale po E6 No dobra, cykam się. Bije. Wydaje mi się, że koniec F7 tu jest głupie. Bo ja to zbiję skoczek E5 tu, tu i tu. tym królem spróbuję uciec. A jak on to zbije, po prostu to ja gram E6 i już nie ma tych sztuczek. Kurde, jeszcze Hetman B3 ma w sumie. Hetman E3 tu. Okej. Okay. Nie wiem, czy tu, czy tu. To jest. nieoczywiste dla mnie. <laughs> Ale dobra, zagram tak. I jak cokolwiek, to ja po prostu zbiję na F3. I będzie trzeba. A tutaj znowu po na 4 ja biję, biję i gram A6. Więc tutaj już chyba to, co najgorsze do tej pory, przynajmniej za mną. Koniec G5 nigdy nie ma, bo ja biję. Powinno to być dobre dla niego. On zagrał na spokojnie. Ja, może tu zagram. Mamy trochę takie podwójne uderzenie a3, bicie, bicie tu. Okej. Okay. Ale to zdobywam pionka. Powinno być okej. Okay. e5 kusi. No dobra, zagrajmy tak. Pod e5 ma słabe pola, po tym jest goniec c 7 i te dwa pionki mogą być wiszące. Oczywiście bicie, to tutaj jest zły ruch. U. Dalej? Okej, czyli on atakuje. Mogę to zbić, jak on zbije, ale to bez sensu. To zagram po prostu wieża b8. Cały czas ta presja na tym centrum jest. No, i powinienem chyba kolejnego pionka zdobyć. Nie wiem, take. A, tylko po take jest goniec F4. Nawet to nie byłoby jakieś bardzo złe, ale chyba zacznę od ruchu G6. Zobaczymy, gdzie ten Hetman będzie chciał iść. Teraz już mogę zbić. Nie rozumiem czegoś. Tutaj. Tu w ogóle mogę zagrać chyba. ragonie C4. Dobra, nie myśl, Tomeczku. Graj. Sensowne ruchy. Tu Hetman F4 było ciekawe, ale było też ryzykowne. Tu I tu. Ops. Odstawiłem. Tu. Ja. Yeah. Ofka. <noise> o kurczę. Nie, co ja robię? Wszystko na podstawiałem. Dobra. Jasny gwint. O, co za partia z panem z RPA. Ah, to za tragedia totalna jest dzisiaj, ale, ale wygrałem. O proszę, to jest w ogóle ten z Czesbrach. Nie boimy się. O, A tak się gra? Tak? Poświęci Hetmana. Okej. Okay. No, jest taki wariant. Widzicie, i to są ziomeczki. Oni się bawią szachami, a nie jak ja, z pocuch. Ja uciekam. To jest co ciekawe, taki. Znaczy on, ten wariant jest zły. Jego się gra kolorem czarnym i można w ten sposób oddać Hetmana, i tam jest jakieś, wiecie, plus dwa dla przeciwnika, ale mega nieprzyjemnie się to gra. A wiem to stąd, bo widziałem, że on nagrał o tym filmik kiedyś. Dobra, zobaczymy. Bo C5 po prostu ucieczka, nie? Mam tu. Pompuj, pompuj. Typą puj zęzy. Dobra. Dajmy tu. No, wydaje mi się, że to powinien być ruch dobry. Mogę też tutaj, tylko że to jest takie knurzenie trochę. <laughs> A tylko D5 w sumie on ma D5 Ja A5 Znaczy dobra, po D5 jeszcze zagram wieża D8 Dziwi mnie, że takie długie namysły robi Ej, okay. Fake. Może cofnę się A, przecież tu się cofnę to jest H6, to go jest H2. Spróbujmy. A tylko najpierw zbiję przecież. No dobra, to tylko jeden pionek podstawiony. Mogło być gorzej. Tu A5. Tu. Tu? Nie do końca wiem, jak go ugryźć tutaj. O, kurczę, powinienem go skuć, nie? Dobra, zagram agresywniej. Mogłem tam przechodzić do pozycji, której bym nie przegrał, bo mogłem oddać i tak dalej, ale Dalej mogę to zrobić, ale ja chcę wygrać. Nagram tu. <gry> Ojajko. No dobra, mogłem. mogłem mieć to samo tylko w lepszej wersji. No nic nie wydumam Ale bez sens. To już może być w ogóle przegrana. Niestety na czas. Ajajaj, no lepszy arcymistrz. Lepszy, wiecie, kurczę skasztaniłem, bo w tym momencie ja mogłem zbić. Po biciu mogłem zbić tutaj i wiecie i tego już nie przegram, po prostu będziemy sobie grać. No ale ja chciałem grać. Ja... Chciałem grać for fun. No, wiedziałem, że to jest wariant, ale co ciekawe komputer w tej pozycji mówi, że to jest tylko minus jeden, nie? A nie mam, a jestem bez, jest z hetmanem. g i g